Gość Radia Lublin. Na zegarze 14 minut po godzinie 8 Tomasz nie śpiał. Przed mikrofonem a gościem Radia Lublin jest dr Jakub Bolchowski, katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wydział Politologii Dziennikarstwa UMCS i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry. Dzień dobry. W co gra Władimir Putin, jeśli mówi o współudziale Polski za wybuch II wojny światowej? Prezydent Putin najprawdopodobniej gra w przeróżne gry i na różnych poziomach, bo jest rzeczą nieprawdopodobną, żeby takie, takie rzeczy, jakie, jakie on opowiada na temat Polski, i to nie po, nie po raz pierwszy, żeby opowiadać w sposób zupełnie przypadkowy i, i taki incydentalny. No to jest element jakiś, to jest, znaczy element szerszej rozgrywki, i to, tak jak powiedziałem, na różnych poziomach, i wewnętrznym, i międzynarodowym. Czyli e, jeśli mówi mm, o tym, że przyczyną II wojny światowej nie był pakt Ribbentrop-Mołotow, a pakt monachijski z 1938 roku, to nawiązuje typowo do radzieckiej retoryki? Tak, ale to chyba nie jest najistotniejsze, że nawiązuje do radzieckiej retoryki, bo Związku Radzieckiego już nie ma i pewnie nie będzie. I, i to, nie o to nie chodzi o nostalgię za Związkiem Radzieckim, tylko chodzi o realizację bieżących, bieżących interesów politycznych Federacji Rosyjskiej. A, a ponieważ robią oni to w ten sposób, to znaczy, kreując pewną narrację, no dlatego właśnie to jest element szerszej strategii, czyli właśnie kreowania pewnej wizji. Oczywiście to ma, to ma konkretne cele polityczne, bo najważniejszym takim strategicznym celem Federacji Rosyjskiej politycznym jest skłócenie Zachodu ze sobą. Skłócenie, zniszczenie we, od wewnątrz instytucji zachodnich Unii Europejskiej, NATO i to jest na pewno element tego, tego rodzaju działań. Pokazanie Polski innym państwom Zachodu, a, a, a jak wiemy, no... Niektóre państwa Zachodu, i to niestety te dość istotne, czyli Francja czy, czy, czy Niemcy, mają taką tendencję, żeby może jednak mówiąc potocznie, dogadać się jakoś z Rosją, a na pewno robić z nią interesy. Więc to jest na pewno element pokazania tym państwom i ogólnie Europie Zachodniej, czy, czy może trochę zohydzenia Polski. Że ta Polska to taka jest, widzicie jaka, jaka ona jest. Z nimi to zawsze jakieś problemy są. Po co wy w ogóle na tym zachodzie, tam z, z tą całą Polską jakoś jesteście blisko, chcecie się integrować? Przecież to, to, to nie ma sensu. To jest też obliczone na efekt wewnętrzny, dlatego że poparcie dla prezydenta Putina i dla jego administracji no jest. jest no spada. Spada, ono, ono spada. A więc stara sprawdzona metoda polega na tym, że trzeba, kiedy społeczeństwo jest niezadowolone, to trzeba mu znaleźć wroga zewnętrznego i na tym, żeby na tym wrogu skupiła się uwaga społeczeństwa i jego, jego niechęć. A więc to jest, też, to jest też ważny element. Wreszcie tu jest jeszcze taka bardzo to jest taka doraźna rozgrywka, bo za chwilę będą różne wydarzenia międzynarodowe, będą różne rocznice historyczne, tak jak wyzwolenie obozu w Auschwitz będzie oczywiście znowu rocznica zakończenia II wojny światowej. Już trzeba przygotowywać sobie taki grunt narracyjny właśnie pod, pod te wydarzenia. I, no i prezydent Putin, prezydent, to, nie jest, to nie jest przecież pomysł prezydenta Putina. Federacja Rosyjska tak właśnie robi. Mamy w reakcji na te słowa niewypowiedziane jednokrotnie. To przecież było kilka spotkań, na których te sformułowania padły. O stanowcze. Oświadczenie polskiego premiera, w którym Mateusz Morawiecki napisał, że Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski i zawsze to robił w pełni yy, świadomie. Yy, no to, to też jest yy, yy, pewien yy, taki wybieg yy, no, wykraczający poza jakąś reakcję stricte dyplomatyczną. No zdecydowanie, to jest, to, to, to jest niesłychanie ostre sformułowanie, natomiast no pamiętajmy, że, że prezydent Putin również użył niesłychanie ostrych słów wobec Polski. To jest, to jest wręcz rzadko spotykane, żeby na szczeblu międzynarodowym, na szczeblu stosunków międzynarodowych tego rodzaju sformułowania były formułowane wprost i publicznie. Więc y, uważam, że, że reakcja władz polskich y, władz Polski wcale nie była przesadzona akurat w tym wypadku. Y, no, część oczywiście polityków czy, czy związanych z opozycją domaga się y, również stanowczej, y, możliwie jak najszybciej reakcji prezydenta Andrzeja Dudy. Y, nie wiemy, są różne y, informacje, czy, czy takie, taka reakcja będzie, y, czy, czy nie powinna być. Wydaje się, że powinna, dlatego że te słowa padły, padły z ust również głowy państwa, czyli, czyli prezydenta, prezydenta Federacji Rosyjskiej I, i przedstawiciele kancelarii prezydenta Rzeczpospolitej, oni nie zaprzeczają i nie potwierdzają, że taka reakcja będzie, co może wskazywać na to, że nie dzisiaj, może nie jutro, ale że, że będzie jakiś, jakaś próba, czy będzie, dojdzie do jakiegoś ustosunkowania się kancelarii. Co to może oznaczać? Bo, bo mamy tak y, informacje ze strony y, y, Putina, potem reakcję polskiego premiera, potem znowu ambasada mówi, że nie będzie godzić się na poniżanie i tak dalej opinii światowej. Stąd jest oświadczenie ambasady y, rosyjskiej. Takie anonimowe, nazwijmy to, a ewentualna reakcja głowy państwa, do czego to może doprowadzić? Bo to będzie takie przeciąganie liny? to jest na dłuższą metę to jest oczywiście niebezpieczne, bo to powoduje napięcia w stosunkach również dyplomatycznych między dwoma państwami, co nie jest wskazane z wielu różnych powodów. Ale rzeczywiście to nie jest tak, że to. Że to jest nasza wina, czy że, to, czy, czy że ta sytuacja została zapoczątkowana. Czy ten konflikt został zapoczątkowany przez Polskę tylko przez działania Federacji Rosyjskiej. I to nie jest pierwszy raz. To nie jest pierwszy raz i to na pewno nie jest ostatni raz. A... To jeśli pan mówi nie jest pierwszy raz, to Przypominają się panu, e, przypomina się panu 2008 rok Tbilisi, e, 12 sierpnia, kiedy to polski prezydent Lech Kaczyński mówił, że nasi sąsiedzi pokazali twarz, którą znam od setek lat. I wtedy padły te, te słynne słowa. Dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę, mówił no wtedy Lech Kaczyński. Bez wątpienia te słowa zostały na Kremlu zapamiętane, zapisane, i, 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 i. Znaczy, ale trudno uważać, żeby one były, żeby to było tak, że Rosjanie są tak emocjonalni, bo aż tak nie są, żeby mścili się do tej pory za to, co powiedział prezydent Kaczyński kilkanaście lat temu już, dlatego że to, co oni, to, co oni ta polityka, którą oni prowadzą wobec Polski, wobec szerzej wobec Zachodu, bo Polska jest tylko dla nich fragmentem, i to nie, nie, jest, nie najważniejszym fragmentem tego geopolitycznego rywala, jakim jest Zachód. To, co oni robią, jak się zachowują w stosunku do Polski, to nie jest efekt słów prezydenta Kaczyńskiego, tylko to jest po prostu element większej, szeroko zakrojonej strategii działań, działań politycznych mających na celu skłócenie, tak jak powiedziałem, zarówno Zachodu, jak i też skłócenie społeczeństwa polskiego. To jest też obliczone na taki efekt, chociaż tutaj mam... W obliczu mam... wyborów prezydenckich na też, przykład? Też, oczywiście, że tak. Natomiast tu mam wrażenie, że, 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 że jednak mogą się, mogą się Rosjanie przeliczyć, bo, bo co prawda my Polacy jesteśmy, jacy jesteśmy i uwielbiamy się, się kłócić, nie zgadzać i, i ogólnie się awanturować między sobą, to jednak w, w takich sytuacjach a kiedy, kiedy przychodzi do, no jesteś, jesteśmy krytykowani z zewnątrz, czy przychodzi jakieś zagrożenie zewnętrzne, to, to potrafimy jednak się, się przestać kłócić przynajmniej, przynajmniej chwilowo. Więc to się mogło się przeliczyć. Kiedy y, Donald Tusk na Twitterze napisał: y, wobec bezszczelnych kłamstw prezydenta Putina i rosyjskiej propagandy potrzebne jest wspólne stanowisko polskich władz i opozycji. Tu nie ma miejsca na i czasu na wewnętrzny y, spór, i to może być taki, no, nazwijmy to, pozytywny y, efekt y, tego y, ataku prezydenta Putina? No, paradoksalnie może tak być, że, że to ten, ten atak, no, bo rzeczywiście to był atak, y, i to taki dość bezpardonowy atak na, na Polskę, y, może przynieść taki efekt odwrotny do zamierzonego, chociaż no też nie przesadzajmy, to to będzie pewnie chwilowy efekt y, tego w cudzysłowie pojednania. No, ale jak patrzymy, jak Pan mówi o e, skłócaniu Zachodu, no to jak patrzymy na Wielką Brytanię i e, te e, działania e, rosyjskie e, właśnie destabilizujące sytuację w tym kraju. Jak popatrzymy na Katalonię e, i, i, i słynne referendum, i to, co się wokół niego działo, no Włochy, na Francję. Na Francję. No, tak. Jest. Tak. E, tak, tylko sytuacja jest troszeczkę inna. To już te. To, to jest szerszy temat, dlatego że ani Włosi, ani Francuzi, ani Anglicy, y, oni nie mają... oni nie są sąsiadami Rosji. I oni nigdy nie, nie doświadczyli y, różnych wydarzeń historycznych, których doświadczyli sąsiedzi Rosji. Więc sąsiedzi Rosji mają jednak trochę inny... Y, inną percepcję państwa rosyjskiego, bo już nie mówię o, o Rosjanach, o społeczeństwie, o, o kulturze rosyjskiej, nie o to chodzi. Natomiast mamy inną percepcję... Y, y, Państwa rosyjskiego i wiemy, do czego ono jest zdolne. A tego nie wiedzą Brytyjczycy, tego nie wiedzą Francuzi, tego nie wiedzą Hiszpanie, i tak dalej. A co zrobić Zawsze takim... będzie ta różnica? I co zrobić, żeby w tej y, y, długofalowej perspektywie przeciwstawiać się tej retoryce y, Putina? A... Czy to trzeba robić, bo to jest szalenie niebezpieczne. Ta, 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 ta retoryka. Tylko jak? jak, znaczy bardzo dobrym sygnałem jest, jest to, co się wydarzyło się, to, co wydarzyło się właśnie po, tym, po tych słowach prezydenta Putina, mianowicie dość szybka reakcja różnych, różnych postaci, różnych ośrodków decyzyjnych także w, w Europie i na świecie, które jasno opowiedziały się w tej sprawie po stronie Polski. To już jest bardzo ważne i to jest, to jest bardzo ważny sygnał. Bo my generalnie nie mamy jakoś najlepszej prasy, Polska, a więc my też musimy działać i musimy, musimy wykorzystywać takie paradoks, to też jest paradoks. Musimy wykorzystywać takie sytuacje po to, żeby budować własny wizerunek. I dlatego właśnie uważam, że, że to, to oświadczenie premiera Morawieckiego wcale nie było wcale nie było za ostre. Ono było, ono było w sam raz. A do czego ta sprawa finalnie doprowadzi? Oczywiście będziemy to sprawdzać i o tym mówić także na antenie Radia Lublin. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę dr Jakub Polkowski, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wydziału Politołogii Dziennikarstwa UMCS i Instytut Europy Środkowej w Lublinie, był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Tomasz nie śpiał. do usłyszenia. Gość Radia Lublin.